W dzisiejszym odcinku Z4 zagram tym jednoprowincjonalnym państwem, Hyszyn Kaifa, aby w przeciągu 100 lat poprzez podboje terytorialne odbudować Imperium Ayubidów. O tyle, w tym celu będę musiał pokonać Imperium Osmańskie, jak i Sultanat Mameluka, a to będzie jak starcie Dawida z dwoma Goliatami. A jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to nagram drugi, w którym postaram się zrobić to osiągnięcie, wymagające ode mnie posiadania półmilionowej armii. Witam imperialisto, tutaj Lukas. Hysyn Kaifa to ostatnia prowincja należąca do niegdyś potężnego imperium Ajubidów, założonego przez samego Saladyna, a ja zagram dzisiaj ostatnim przedstawicielem jego dynastii. Mały protip. Jego obie cechy są losowe. Dynastia Ajubiska jest naprawdę dość ciekawą formą rządów, bo cała kultura grupy Lewantu nie daje mi żadnych kar. To prawie jakbym ją akceptował. Przy czym moją główną kulturą kraju jest grupa irańska. Mam dostęp do specjalnych akcji, które są tym mocniejsze, im więcej mam wasali lub większych mam wasali. Chociaż nie planuję pod nich grać, a wyjdzie jak zwykle. I dodatkowo Hyszyn Kaifa dostała specjalne, dedykowane, gigantyczne drzewko misji. Mam też dwie misje, w których będę mógł dokonać wyboru, czy zawrę sojusz z Imperium Osmańskim, czy jednak zniszczę to Imperium. Kolejny mój wybór dotyczy Persji. Czy chcę tutaj działać pokojowo, czy podążać drogą podboju? Te trudne decyzje jednak podejmę później. Zaakceptowałem kilka ciekawych tytułów. Rozdałem też bardzo mało przywilejów dla stanów społecznych. Zależało mi na tym, żeby miały jak najmniejsze wpływy. Bo im mniejsze wpływy, tym więcej ziemi dostaję podczas podbojów. Następnie jeszcze odebrałem ziemię stanom. Misje, które mam do wyboru, to przydadzą mi się te roszczenia. A z decyzji rządowych przyda mi się dodatkowa dyplomatyczna reputacja. Zatrudniłem też doradcę od dyplomacji. Musisz go mieć. Następnie obraziłem Imperium Timury Dzięki temu mogłem wziąć już Mariusz Królewski z Imperium Osmańskim. Chociaż do sojuszu to jeszcze mi daleko. Pierwsza wojna, którą planuję wypowiedzieć 12 grudnia to wojna z Akunczolu. Ak Niestety ten kraj bardzo ma często sojusz z Imperium Osmańskim na początku. Tak, zabawa. Natychmiast też dorekrutowuję kompanię najemników. Zrekrutowałem tą z bonusem do oblegania. Bo szczęścia do dowódcy wojskowego to ja nie miałem. Problem na początku była moja ekonomia, i tak, zamierzam wziąć dużo pożyczek. Na szczęście mogę ich wziąć naprawdę bardzo dużo. Kupców wysyłam do przesyłania handlu. Zawarłem też sojusz z Ajamem. Przy odrobinie szczęścia nie upadnie w przeciągu pierwszych dwóch lat. Bardzo szybko udało mi się wykonać misję przygotowania do zbliżających się wojen. Do tego mam roszczeja do wszystkich prowincji moich sąsiadów. Dość szczęśliwie, 12 grudnia, a Kundzlu nie ma sojuszu z Imperium Osmańskim. Naprawdę mam tutaj szczęście. I tak, dobrze wiem, że brak tego sojuszu jest bardzo rzadki. Później wysłałem jednego dyplomata, żeby poprawiał relacje z Imperium Osmańskim, a drugi dyplomata wypowiada wojnę Białej Owcy. Tylko wcześniej ustanawiam ten kraj moim rywalem. Power Projection mi się przyda. Pierwszego ataku nie dokonuję na stolicę mojego przeciwnika, ponieważ jest to górska stolica. Dodatkowo przechodziłbym przez rzekę. Liczę na to, że wojska Białej Owcy wejdą na moją stolicę. Chyba, że z jakiegoś powodu przeciwnik. I zaatakował tutaj. Minus 3 dla Białej Owcy. Gratulacje dowódcy. Mimo iż w Białej Owcy zadawałem naprawdę potężne straty, to miałem pecha w rzutach kostką i nie zniszczyłem tej armii. Następnie wróciłem się na moje własne terytorium i zacząłem dorekrutowywać więcej wojska, bo zapomniałem, że do zdobycia tej fortecy potrzebuję 9000 minimum. W międzyczasie inflacja rosła sobie radośnie. Kiedy zauważyłem, że armii białej owcy zaczęły rosnąć siłę, no to zdecydowałem się jednak przerwać oblężenie ich stolicy. Skasowałem też fortecę w mojej stolicy, licząc na to, że sprowokuje to wojska białej owcy do ataku. Jednak nie udawało mi się to, dlatego podzieliłem moje siły na pół i dopiero taka przynęta sprowokowała armię Białej Owcy do ataku. Na bardzo korzystnych dla mnie warunkach. Następnie zdobyłem stolicę Białej Owcy po ponad dwóch latach oblężenia, następnie sprowokowałem znowu wojska białej owcy do wejścia na swoją stolicę, aby rozbić te armię w kilku bitwach, bo łatwiej mi będzie sobie z nimi teraz poradzić niż kiedy staną się buntownikami. A samą wojnę zakończyłem totalnym zwycięstwem. Od razu też zawarłem sojusz z Imperium Osmańskim na pauzie, więc na razie czułem się trochę bezpieczniej. Odzyskałem też 15% ziemi koronnej, ale niestety przez to, że wojna była długa, mam dwa razy więcej pożyczek niż powinienem. A dla ciebie, mój drogi widzu, Eneba przygotowała mnóstwo promocji na swojej stronie, linki do tych promocji są w opisie wszystkich moich filmów, mnóstwo gier w dobrych cenach, polecam Lukas. Teraz przede mną było szukanie kolejnych okazji, jak i poradzenie sobie z pewnym problemem. W pierwszej kolejności spłaciłem wszystkie jednoprocentowe pożyczki i następnie tyle, ile mogłem z tych 4%. Trochę mi ich jednak wciąż zostało. Dlatego zwoliłem doradcę i zaciągnąłem nowe jednoprocentowe pożyczki od mieszczan. Naprawdę znowu się pomyliłem. Mój następca tronu też miał bardzo dziwny wypadek, jak i rozdałem szereg pozostałych przywilejów. Bo z dalszymi podbojami byłem na ten moment już zablokowany. Dulkadryr stał się wasalem Imperium Osmańskiego, a Czarna Owca realnie była dla mnie za silna. Tym bardziej, że sojusz z Ayamem dobiegał ku końcowi. Dlatego postanowiłem jednak wykonać tą misję, żeby być politycznie zabezpieczonym. Co poprowadziło mnie do misji, która mi zmniejsza koszty korowania. Dlatego chwilowo cofnąłem tę decyzję, żeby po przyjęciu misji znowu rozpocząć korowanie prowincji. Ale 30 punktów oszczędziłem, jak i wykonałem misję na poniżenie Turkmenów. I ona jest całkiem niezła, bo dostałem naprawdę dobrego doradcę. Dodatkowo dostałem mnóstwo roszczeń terytorialnych. Przed nią stał teraz bardzo ważny wybór, na temat moich przyszłych relacji z Imperium Osmańskim. Droga podboju dałaby mi na 20 lat zmniejszony koszt wszystkich prowincji jak i zmniejszone koszty wojny, jak i roszczenia terytorialne w późniejszym etapie do wszystkich prowincji w Tracji jak i Anatolii. Ale droga współpracy z Imperium Osmańskim również jest bardzo ciekawa, bo zwiększy nam to przyrost favorów w Imperium Osmańskim, jaki dostaniemy janczarów. A ci byliby przydatni, gdybyśmy weszli na drogę ścieżki podboju sultanatu Mameluka. I jako, że naprawdę mam ciężką sytuację, bo ta pierwsza wojna była zbyt długa, to wejdę jednak na drogę współpracy z Imperium Osmańskim. Pewnie i tak nikt tego nie robił na YouTubie, bo podbój jest ciekawszy. Mojego drugiego dyplomatę wysłam od razu do robienia punktów przysług w Imperium. Imperium. Dwa razy musiałem skorzystać z The Base Currency, żeby spłacić większość moich pozostałych pożyczek, żeby mógł od w ogóle wystąpić o pożyczki. Co spowodowało, że na koniec zostałem z czterema pożyczkami po jednym procencie. I wyszłem na tym lepiej. Zatrudniłem też doradcę militarnego, tego tańszego, co niestety zmusiło mnie do skasowania armii najemnej. Chyba byłem nieprzytomny. Powinniśmy być na plusie, jak tylko przyłączę podbite terytoria. Zaprosiłem też uczonego i tutaj do wyboru tak naprawdę było pomiędzy z agresywną ekspansją czy też mniejszymi kosztami rozwoju prowincji. Chociaż shock damage będzie ciekawym powiązaniem, bo już mamy 10%. Niestety zostałem zmuszony do wypuszczenia białej owcy z powrotem, a to do tego, żeby uratować mój sojusz z Imperium Osmańskim. Jego nastawienie zmieniło się wobec mnie na żądania, co doprowadziłoby do zerwania sojuszu między nami. Doszło do wojny czarnej owcy z Gruzją. Co może być dla nas okazją tak naprawdę? Ja jednak jeszcze poszekam na poparcie Imperium Osmańskiego. Chociaż mój sojusz z Imperium Osmańskim może za chwilę też się zakończyć. Nawet już zarabiam. Punkty dyplomatyczne wydawałem na rozbudowę stolicy, żeby jeszcze bardziej zwiększyć mój ikon. Chociaż dużo mi to nie dawało. Całe moje szczęście. Moi obaj sojusznicy są tak zadłużeni, że nie wspomogą mnie w wojnie. Chociaż muszę przyznać, po chwili Imperium Osmańskie zdecydowało się mnie wesprzeć w wojnie przeciwko czarnej Owce, co natychmiast wykorzystałem. Poza tym Imperium Osmańskie przyda się do stłumienia buntów. Dostałem też bardzo dobrego generała. O, tutaj, od emirów. I szczerze mówiąc, postanowiłem ignorować wojska moich przeciwników, tym niech zajmie się Armia Osmańska, a ja uderzyłem od razu na stolice sojuszników Czarnej Owcy. I miałem szczęście, podczas oblężenia na pierwszym tiku praktycznie przełamałem mury. W międzyczasie Imperium Osmańskie wygrywały albo przegrywały bitwy. Co? I szczerze mówiąc, zdecydowałem się też przyjąć doktrynę militarną polegającą na szybszych podbojach. Po przegranej wojsk osmańskich zdecydowałem się na szturmowanie fortecy, którą oblegałem, aby zawrzeć szybki pokój. Dzięki czemu moje armie dostały czarną flagę. I były w miarę bezpieczne. Udało mi się bardzo szybko zająć też fortecę Wasala Czarnej Owcy, dzięki czemu dostałem dobre miejsce do bronienia się tak naprawdę. A w międzyczasie Imperium Osmańskie robiło bardzo głupie rzeczy i cały czas przegrywało bitwy. Chyba, że udało mi się sprowokować wojska Czarnej Owcy bez dowódcy do ataku w górach z minus 3, no to wtedy może jakieś onosiłem zwycięstwa. Niestety, do dalszych moich tutaj podbojów było kluczowe zdobycie tej fortecy, ponieważ te dopiero dostanę przejście do sojuszników Czarnej Owcy. A ta forteca padła po 200 dniach oblężenia. Jako kraj islamski, miałem co jakiś czas też wydarzenie, które pozwalało mi obniżać korupcję w moim kraju. Z czego, jak wiecie, bardzo ochoczo skorzystałem. Po chwili zawarłem biały pokój z Mazadaranem, bo i tak nie byłem w stanie zdobyć ich stolicy. I tak, musiałem zrobić teraz takie kółko. I w międzyczasie udało mi się rozwinąć piąty poziom technologii militarnej, przez co mogłem zrobić nowocześniejsze islamskie jednostki. W międzyczasie wojska osmańskie zostały zredukowane do takiej liczby, że wojska czarnej owcy już im dorównywały Niestety po chwili Imperium Osmańskie opuściło moją wojnę, ale na szczęście zrobiło to co miało, czyli wyniszczyło totalnie wojska czarnej owcy Jednak by ostatecznie wygrać tą wojnę musiałem zwiększyć moją armię do 12 tysięcy, żeby móc zdobyć stolicę czarnej owcy Po chwili mój przeciwnik nie był już w stanie obronić nad własnej stolicy nie miałem innego wyboru jak tylko odciąć terytoria Iraku od Ajamu czy też Tymura, żeby je zrobić później dla siebie, jak i wziąć naprawdę dużo pieniędzy od czarnej owcy. Ta wojna była naprawdę krwawa. Teraz też mogłem wyznaczyć nowych rywali na arenie międzynarodowej. Zadziwiające było to, że mogłem też pozwolić sobie już na sojusz z Imperium Tymura. Było to jednak ryzykowne, ponieważ Tymur wciąż był rywalem Imperium Słańskiego. Czekajcie, zaznaczyłem tą prowincję, że ma być moim wasalem? W sumie przez przypadek coś mi się udało. Po tej wojnie spłaciłem wszystkie moje pożyczki, nadal dużo nie zarabiałem, ale z tym sobie poradzę jeszcze w przyszłości. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na sojusz z Tymurem, jednak gdyby miało dojść do zerwania sojuszu z Imperium Osmańskim, to sojusz z Tymurem poświęcę. Tymczasem jeżeli idzie o Imperium Osmańskie, zwiększałem tutaj poziom zaufania pomiędzy naszymi dwoma krajami. W międzyczasie Imperium Osmańskie zawołało mnie do wojny z Genułą, i szczerze mówiąc, każe moim wasalom po prostu atakować. Może staną się lojalniejsi. Poza tym, jeśli będę miał szczęście, to Imperium Osmańskie stłumi wszystkie moje bunty. Pomimo iż mogłem już w rejonie Iraku robić kompanie handlowe, raczej zależało mi na tym, żeby to były moje prowincje narodowe. Najwięcej zabawy miałem teraz z dyplomatami, musiałem poprawić relacje z dwoma moimi sojusznikami cały czas, żeby były maksymalne, jak i poprawiać co chwilę relacje z moimi wasalami, żeby stali się bardziej lojalni. W międzyczasie instytucje renesansów prowadzałem w Mardinie, z tego powodu, że miałem tutaj pewien bonus do niższych kosztów dewowania, bo ogólnie lepszą prowincją byłby Mosul, w końcu były tutaj ubrania. Niestety z końcowym wprowadzeniem renesansu miałem pewne małe problemy, na szczęście przejściowe. Bardzo lubię to, kiedy Imperium Osmańskie jest tak bardzo zadowolone z mojego udziału w wojnie, mimo iż moje wojska nie brały w tym udziału, tylko moi wasalowie. Moje relacje z Imperium Osmańskim zostały już zabezpieczone naprawdę do końca gry, tylko wciąż żądają moich prowincji, co akurat jest dziwne. Z ciekawości zobaczyłem też, kto wspiera niepodległość Transoxiany, jak i innych tymurskich wasali. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się rozwiązać ten sojusz. Ustawiłem też skupienie mojego dworu na działaniach administracyjnych. Pewnie Imperium Osmańskie zawsze ci chętnie pomogę. I w sumie dzięki temu, że Imperium Osmańskie zawołało mnie do tej wojny, udało mi się utwierdzić nas w bardzo dobrym sojuszu. I po chwili Imperium Tymura ma wojnę, z której raczej nie wyjdzie w cało. Jako pierwsze rozwinięcie z Ery, tutaj w zasadzie zastanawiałem się pomiędzy bonusem do walki na terytorium stolicy, co może mi się przydać, albo mniejszą agresywną ekspansją. Bądź co bądź, wybrałem agresywną ekspansję na początek. Wykonałem też misję na ostatni bastion Hiszynkaify. Dobrze, trochę późno, przegapiłem ją. Ale w sumie nawet dobrze się stało, bo dzięki temu odzyskałem trochę manpowera. Bo Imperium Osmańskie trochę tutaj oszukało i dostałem tak nie w pełni wyposażone regimenty Janczarów. Mając już tak dobre relacje z Imperium Osmańskim, skupiłem się teraz na zabezpieczeniu relacji z moimi wasalami, tylko i wyłącznie. Jak i po nadrabianiu technologii, bo miałem z tym bardzo duże problemy. Po chwili wziąłem znowu 5 pożyczek jeno lecz żeby wprowadzić renesans. Teraz pozostało mi już tylko znaleźć frajera, któremu sprzedam tą instytucję trochę tych krajów jest. Kiedy znowu pomogłem Imperium Osłowiańskiemu w wojnie, tym razem już mogłem zwiększyć nasze relacje do maksimum. Nie ukrywam, że teraz dość sporym moim problemem była bardzo wysoka autonomia w większości moich podbitych prowincji, jednak nie mogłem za bardzo tutaj nic więcej zdziałać. W roku 71 zauważyłem, że sultanat Mameluka jest dwie technologie militarne za mną. Dodatkowo nie mają Manpowera, a ich armie też nie są zbyt liczne. Nie, żebym sam był w lepszej sytuacji, bo opłacanie armii, kiedy muszę opłacić janczarów, to naprawdę spory wydatek. Aha, tylko imperium osmańskie to czy pewną miną wojnę, więc musiałem odpuścić wojnę z mamelukiem na ten moment. Dlatego wykorzystałem. Stałem chwilę wolną i zrobiłem teraz misję, która niestety wzmacnia ulemę w moim kraju. Bardzo niefortunnie. Teraz musiałem zbudować już tylko 5 świątyń, co może być problemem. I misja zamiast w kierunku mistycyzmu przesunęła mnie w kierunku i legalizmu. Dlatego pozwoliłem sobie jeszcze zaciągnąć pewien dług korupcyjny, rozwinąć technologię bo tutaj mam bonus do tańszej technologii dzięki temu, jak i potem obniżyć korupcję. Zawiązałem też sojusz z Etiopią, która może okazać się być bardzo przydatna podczas wojny z Mamelukiem. I jako, że okres pokoju z Kwarakunjulu zbliżał się do końca, rozpocząłem też budowę siatki szpiegowskiej w tych kraju. Na pierwsze idee Hyszyn-Kajfy wybrałem ilościowe. Bardzo dawno pod nie nie grałem. A to dlatego, że mamy tutaj największy modyfikator do zwiększenia limitu wojska. O, tutaj. Tuż przed wojną z Czarną Owcą udało mi się jeszcze zrobić reformę biurokratyczną, Oczywiście tą, która daje mi większe podatki. O 50% wyższe podatki. Dzięki temu nasz income naprawdę uległ zwiększeniu. Prawie 10 golda już zarabiam. A propos dziwnych rzeczy, które się dzieją w moich kampaniach. Macie czeskiego cesarza. W październiku 75 roku mogłem przystąpić wreszcie do wojny z czarną Owcą O Bagdad i oczywiście przy pomocy Imperium Osmańskiego. Może tym razem armia osmańskie, dobrze dowodzone, na coś tym razem się przydadzą. Tak naprawdę, tym razem wojska osmańskie mogą okazać się przydatne w tej wojnie, bo dosłownie zniszczyły całą armię Czarnej Owcy. I tym razem, w wyniku wojny, zdobywam cały Irak i dość sporo złota, z czego tylko połowa leci do mnie. Dzięki temu, moja Hiszyn-Kajfa z jednej prowincji urosła do 23 w niecałe 30 lat. Co pozwoliło mi zabezpieczyć Mezopotamię i powiem szczerze, to chyba było trzeba zrobić jak najszybciej, bo zobaczcie, 20% mniejsze koszty rozwoju Bagdadu. A ta prowincja jest naprawdę dobra, co dało mi jeszcze większe roszczenia terytorialne. Koda tylko, że nie do Adżamu. Dlatego tutaj musiałem sam wysunąć moje roszczenia terytorialne. Nadarzyła się okazja, bardzo duża liczba sojuszników, Mameluka nie odpowie na wyzwanie, dlatego wykorzystam Imperium Osmańskie i zaatakuję Hebab, Halab, Halab, Hebab, Kebab. He I dodatkowym bonusem było to, że w teraz, w tym momencie wojska Mameluka znajdują się najprawdopodobniej nigdzie. Przed chwilą miały wojnę z Ajuranem. Do tej wojny zaprosiłem nawet Etiopię. Mam nadzieję, że jej forty się przydadzą. Bardzo szybko przełamałem syryjską obronę, tutaj niestety dwie prowincje zajęli Turcy. Wojna poszła dużo łatwiej niż myślałem, podbijając następujące obszary od Sultanatu Mameluka. Co najważniejsze, podbijam obszary, nie czynię Syrii moim wasalem, dlatego że Imperium Osmańskie jest zainteresowane tymi terytoriami i gdybyście tu mieli wasala, to wtedy Imperium Osmańskie wysunęłoby do was roszczenia i co pogorszyłoby wasze relacje. A kiedy to będą wasze prowincje, te roszczenia po prostu cofnie. I po tych podbojach wreszcie stałem się na tyle duży, żeby być królestwem. Stałem się też nawet jednym z największych państw na świecie w tym momencie. Kiedy ja podbiłem te prowincje? A to ciekawe. Chyba Imperium Osmańskie mi je przekazało, kiedy mieliśmy wojnę z Imeretti. I mając trzech dyplomatów, to tak naprawdę mogłem sobie już pozwolić, żeby mieć zawsze jednego na karę favors u Turka. No i teraz po tych wszystkich podbojach mogą rozdać więcej przywilejów na podatki. Wykorzystując moje roszczenia do terytoriów, które podbił właśnie Adjam, i przy pomocy Imperium Osmańskiego atakuję ten kraj. I niby mogłem już też budować działa, ale bądźmy szczerzy, nie stać mnie było na nie. Chociaż? To wcale nie tak, że cały czas wykorzystywałem Imperium Osmańskie do czyszczenia moich buntów. Od Adjamu podbiłem bardzo dużo prowincji, i jednocześnie w tym samym miesiącu zaatakowałem kraj, któremu gwarantują niepodległość gdzieś Tabris. Nie, to nie przeszkadza. Przez to, że miałem wojnę z Adjamem, nie mogłem chwilowo przyłączyć nowo podbitych prowincji. Musiałem też zacząć uważać na agresywną ekspansję, dlatego zacząłem poprawiać relacje ze wszystkimi krajami w perskim regionie. Rozpocząłem też dosłownie budowę pierwszego budynku, baraków, w roku 1988. I powiem szczerze, trochę zaczęło mi przeszkadzać jak wygląda ten cały region w tym miejscu. Koli w oczy, prawda? A jak zbliżyłem to nawet mój income już stał się zacny. Ale było mnie już stać przynajmniej na dwójkowych doradców, którzy naprawdę mają dużo do roboty. Czy dałoby się wypowiedzieć kolejną wojnę, żeby Osman przez i kolejne bunty? Czekajcie, podbiłem basrę i teraz dostanę 10 gold za każdy mój budynek z handlem? Nie mam żadnego. Chociaż nie, podbiłem jeden. Jako że mój okres pokoju z sultanatem Mamulka zbliżał się ku końcowi, to wykonałem misję na wystąpienie przeciwko Mamelukom. Rozpocząłem proces integrowania Gilanu. No, jest wtedy podczas e, zintegrowania Gilanu, Imperium Osmańskie zawołało mnie do kolejnej wojny z Genułą. Dlatego, już nie czekając, ja zaatakowałem Gruzję, która będzie doskonałym marchią w regionie. I niestety w międzyczasie zakończył się mój okres pokoju z e, temat Mameluka. I dlatego, tak szczerze mówiąc, nie miałem wyboru, musiałem zaatakować Damaszek. Ta wojna nie przebiegała zbyt pomyślnie. Po chwili sytuację ogarnąłem i pozostało mi tylko czekać na koniec wojny osmańsko-mameluskiej. Na kolejne idee wybrałem idee administracyjne. Chociaż nie ukrywam, handlowe mnie kusiły. Tak niby nie dużo podbite, ale dużo pieniędzy zdobyte. W roku 1503 nastała Złota Ajubicka Era. I dzięki tym ostatnim podbojom wreszcie mogę wykonać misję na odtworzenie Imperium Ajubidów. Chociaż z tym lepiej byłoby teraz chwilę poczekać. Do kolejnej wojny z Egiptem. Chciałem mieć chwilę spokoju, ale niestety Imperium Osmańskie zaprosiło mnie do wojny. Nie, nie z Sultanatem. Z Cyprem. Więc w sumie to już może być całkiem niezły moment na otworzenie dynastii Ayubidów. Przywrócenie Ayubidów. Imperium Ayubidów rozciągało się kiedyś daleko i szeroko i było lwem islamu i strażnikiem najświętszych miast. Następcy Saladyna, nie mogąc uhonorować jego dziedzictwa, osłabili sułtanat, a niefortunny obrót wydarzeń doprowadził do jego upadku. Od tego czasu znajdujemy się we stagnacji, jednak nasze ostatnie kompanie podbojów dowodzą, że skrzydła Orła nie zostały jeszcze złamane. Sercami nastawionymi na przywrócenie chwały naszych przodków maszerujemy naprzód, ponieważ jesteśmy rodem z Saladyna i musimy odzyskać jego dziedzictwo. Orzeł po raz kolejny wzbija się w powietrze i w zasadzie mamy zmienioną nazwę krajów. Idee pozostały dokładnie takie same, jakie mieliśmy. Mogłoby się jeszcze godło zmienić, no ale niestety. Teraz nadszedł czas, żeby zająć się sultantem Mamaluka, bo niestety krzyżowców chyba mi się nie uda zająć. Święte miasta na pewno odzyska. To, co jest dla mnie najważniejsze w tym regionie, to nie dopuścić, by Imperium Osmańskie zdobyło jakiekolwiek terytoria nadmorskie, bo już mają jedno. Niestety. I na szczęście udało mi się temu zapobiec. Znaczy też moment na przeniesienie stolicy do Damaszku. W międzyczasie Europa tak się prezentuje: Gdy wreszcie rozpocząłem anektowanie Bitlisu, przystąpiłem do kolejnych wojen z kolejnymi nacjami w Persji. Zauważyłem też okazję. Okazało się, że Korostan posiada już tylko dwie prowincje i będzie w przyszłości dobrym wasalem, bo ma dość sporo roszczeń terytorialnych do Tymura. Pozwolił to oszczędzić agresywną ekspansję. W międzyczasie Imperium Ospańskie zrobiło mi psikusa, zawołało mnie do wojny z Polską, kiedy moje armie szły na hordę. I po kilku mniejszych wojnach moja granica wygląda już znacznie lepiej. Przynajmniej chwilowo. Udało mi się też zdobyć już korostan na wasala, jak i niestety doszło do pewnego wypadku nowo narodzonego następcy. W Damaszku wprowadziłem kolonializm i następnie, wykorzystując to, że Imperium Osmańskie jest w stanie wojny z Polską i ja też zaatakowałem Transoxjanę. Fars też zaatakuje jako główny cel. Niestety, Imperium Osmańskie wrzuciło swoją dynastię na nasz tron. Będę musiał sobie z tym poradzić. Zająłem też prowincję w Adanie, nie chciałem podbijać reszty prowincji, bo tak czy siak jestem na granicy lojalności Imperium Osmańskiego. Zapomniałem, że ich władcy bardzo często są militaristami i zawsze będą żądali okolicznych prowincji. Mam też zająć się już budową flotę i tutaj postawię tylko i wyłącznie na flotę handlową. I przy pomocy imperium osmańskiego podbiłem Shivran. Moim kolejnym celem był atak Transuksjan. Ponowny, bo tym razem transuksjana już nie miała w sojuszu Imperium Osmańskiego. Dość irytujące podczas tej wojny było to, że armie Transuksjany były bardzo małe i cały czas mi uciekały. Po odbiciu terytoriów od Transuksjanu nastał czas do inwazji na Hormus. Zależało mi tutaj na zdobyciu kilku ważnych prowincji z rejonu Basry, jak i Hormuzu. Kontrolowanie natomiast Hormuzu spowoduje, że będę łatwo mógł kraść handel z Indii. W międzyczasie zauważyłem, że Imperium Osmańskie zaatakowało Mameluka, co pewnie doprowadzi do końca mojego sojuszu z Turkami. Chociaż nie ukrywam, Imperium Osmańskie będzie bardzo trudnym przeciwnikiem, patrząc na to, jakie wybrało idee. Jeżeli idzie o moją politykę wobec regionu perskiego, bardzo by mi zależało na podejściu dyplomatycznym. Ciekaw jestem, jak działaliby ci Zerowie. Jednak nie mam szans na Wypełnienie warunków kolejnej misji, by posiadać lojalnego sojusznika w regionie, dlatego zmienię moje nastawienie, jednak na podbój. I niestety Imperium Osmańskie podbiło bardzo ważne prowincje dla mnie: Buchhandel aleksandryjski. Mnie w tym czasie udało się dostać do stolicy Hormuzu, poświęcając niestety moją flotę. Ostatecznie do mojego królestwa dołączyłem po taniości mnóstwo dobrych prowincji. Po taniości, bo jak widzicie, modyfikatorów do kosztów przyłączania mam bardzo dużo i w sumie nawet nie wiem skąd. Po Hormuzie nadszedł czas na Sultanat. Tu chociaż miałem zagwoskę, czy odciąć te prowincje w Egipcie właściwym od Imperium Osmańskiego, jednak jak najwięcej podbić w Arabii. Tylko Arabia to piasek, piasek i jeszcze więcej piasku. Dlatego ostatecznie podbiłem Kair i okolice odcinając Mameluka od Imperium Osmańskiego, co w zasadzie zakończy w przyszłości mój sojusz z Osmanem. Jako, że ze wszystkimi krajami mam od teraz długie okresy pokoju, to ten moment wykorzystuję na rozbudowę moich punktów handlowych. Rozdaje też edykty handlowe, o których totalnie zapomniałem, a powinienem je ustanowić zaraz na początku ery religijnej. To, o czym jednak pamiętałem, to zmiany reformie trzeciej biurokratycznej na decentralizację. Rozpocząłem dalsze odbijanie terytoriów dla Korostanu, chociaż tu szczerze mówiąc za chwilę ten kraj zacznę anektować. Co będzie kosztowne. Więc może najpierw poczekam na dokończenie rozwijania idei dyplomatycznych. To co mnie zaskoczyło, to to jak skutecznie Czechy przeprowadzają reformy Holy Roman Empire. To naprawdę jest chyba najlepszy cesarz. Przynajmniej kiedy bot nim jest. I kiedy nawrócą swoją stolicę na jedyną słuszną wiarę. Dlatego teraz moja dyplomacja rozpoczęła poszukiwania nowych sojuszników, ponieważ nastąpił koniec mojego sojuszu z Turkami. Następnie przystąpiłem dalej do odbijania terytoriów korostanu. Niestety ma ode mnie zdobycia kilku stolic, które są daleko od siebie. Kazań zapłaci nawet dość spory trybut za koniec tej wojny i Ampur również. Czy to jest jakiś nowy monument? Bo nie pamiętam, żeby był tutaj wcześniej, a jest naprawdę dobry. Udało mi się też zwiększyć moją armię na tyle, jak i spełnić inne wymagania, żeby móc teraz przywrócić dziedzictwo Saladyna. Opowieści o geniuszu wojskowym Saladyna odbijały się echem przez wieki. Jego umiejętności taktyczne na polu bitwy i przenikliwość dyplomatyczna podczas III Krucjaty pozostawiły niezatarty ślad na świecie. Jako sultan Egiptu, i Syrii, Saladyn założył dynastię Ajubidów i doprowadził ją do wielkich zwycięstw, w tym do odzyskania al ze z rąk krzyżowców, kończąc prawie 90 lat okupacji Franków. No i teraz przede mną stał ciężki naprawdę wybór, jakie dziedzictwo chcę tutaj uzyskać, bądź też i nie. Ale szczerze mówiąc, to mi się wydaje najmocniejsze, że nasi generałowie będą mieli plus 2 do maksymalnej ilości szoka. Wyobraźcie sobie Polskę z generałami, którzy mają 8 pipsów w szoku. Maksymalnie jest 6. Dlatego czekając z wyborem piątej militarnej doktryny, właśnie żeby mógł przywrócić to le dziedzictwo z Saladyna. I w zasadzie to wszystko udało mi się osiągnąć w niecałe 100 lat. A zaczynałem mając jedną prowincję, a na ten moment mam ich już ich 111. Dobra, inkom mam żałosny, ale przyznam się szczerze, że jakoś totalnie olałem ekonomię. Jeżeli będzie drugi odcinek, to będę to naprawiał. Jeszcze w ramach poprawienia miniatury zatkuję Fezan. Force. Jednocześnie wykonałem też już misję na to, że Bagdad jest naprawdę perełką w naszej koronie i odbudowę wielkiej biblioteki w Bagdadzie. Tylko mój władca jest stary, więc chwilę poczekam, aby wykonać tę misję. No i granice są o wiele ładniejsze. Dodatkowo wreszcie stałem się również prawdziwym imperium. Co dało mi możliwość teraz akceptowania masy kultur, co pod kątem stabilności, jak i ekonomicznym, jak i wystawiania armii jest dla mnie bardzo korzystne. Zawarłem też sojusz z potężnymi Czechami. W końcu rozpoczęły już proces decentralizacji, nie pokażę wam tego, nie pokażę wam tego, decentralizacji Holy Roman Empire. A w samym Damaszku stało się możliwe zbudowanie mauzoleum Saladyna. Myślę, że warto jest to zrobić. Wiecie, splendor i tak dalej. Mam tu już wielki most czy jakkolwiek się to wymawia. W tym momencie dla mnie i tak czy siak najważniejsze jest budowanie manufaktur i zdobywanie funduszy na ich rozbudowę. A po rozwinięciu idei dyplomatycznych na maksimum i przypomnieniu sobie, że dostaję tutaj bonus do produkcji dóbr, trochę żałuję, że nie wybrałem idei dodatkowo religijnych oraz handlowych na początek, bo jeszcze większy miałbym ten bonus. Na moje szczęście Jemen, oprócz podbijania wielu prowincji Mameluka, wypuścił kilkanaście nowych księstw arabskich. Trochę roszczeń muszę wysunąć. Co się wydarzy z podbiciu Egiptu? Egipt, niegdyś serce naszego imperium, był przez wieki kontrolowany przez mameluków, którzy niegdyś byli naszymi najbardziej lojalnymi żołnierzami. A następnie stali się zdrajcami, którzy spowodowali upadek naszego sułtanatu. Ponieważ udało nam się odzyskać większość naszych prawowitych ziem, stanąłem teraz przed trudnym wyborem: jak postąpić z mamelukami? Musimy szukać pojednania albo nie możemy już dłużej im ufać. Powiem szczerze, ja poszukam tylko pojednania, bo bardzo jestem ciekaw tego typu jednostek. A, ja zapomniałem, że mamy lucy dostać taką specjalną piechotę. I powiem szczerze, do kawalerii ten bonus będzie bardzo fajny, bo zobaczcie, gdzie kawaleria ma pipsy. Kilka pomniejszych wojen, tak? Te państwa nie nacieszyły się wolnością. A po ich podbiciu nasz napis stał się naprawdę duży. Dajcie mi znać w komentarzu. W tym odcinku rozprzestrzeniłem dynastię Habsburgów na wszystkie trony europejskie. To pośrodku to teokracja, więc nie mogłem tego zrobić. A wszystko dzięki nowej mechanice, o której więcej dowiecie się z odcinka. Witam nowych wspierających, Zielen, Jan Klim oraz Adrian Brill, Wszystkim wspierającym dziękuję za comiesięczne zaufanie. Zapraszam Was na Discorda, gdzie macie dostęp do wcześniejszych odcinków, wszystkich plików z save'ami z mojej kampanii, jak i nawet z czasem z Wami porozmawiam.